Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, cykl nagrań po polsku. Witamy serdecznie z Wrocławia, z Krzysztofem Dobrowolskim. Dzień dobry, witam wszystkich. Mówiłem ostatnio, że jesteś ekspertem od litery A, natomiast znasz się również na literze E. Na literze E? Masz na myśli firmy, w których pracuję? Pracowałem? Tak. Z którymi miałem styczność, tak. No właśnie, ja zachęcam do tego, żeby spojrzeć na LinkedIna, na przykład na LinkedIna i zobaczyć, na jaki temat nagrywaliśmy wcześniej. Natomiast dzisiaj obawiam się, że to nagranie nie uda mi się. Myślisz, że ci się nie uda? Nie, ja będę pilnował, żeby się nam jednak udało. Mamy rozmawiać o board meetingu. Ty jesteś production managerem, ale nie czasopismem, tylko żywym człowiekiem. Tak, na co dzień tak. Planowałem dzisiaj wykonanie nagrania o tym, że board meeting się nie udaje i dlaczego się nie udaje. Natomiast z tobą ja obawiam się, że nie uda mi się nagrać tematu, dlaczego się nie uda. Zróbmy to tak, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego się powinno udać, albo jak to zrobić, żeby nam się udało. No właśnie, przede wszystkim powinien pojawić się tam właściciel, czyli szef takiego spotkania, strażnik agendy. Tak, to jest ktoś, kto przewodzi temu spotkaniu, ktoś, kto zna cel, kto zna agendę, kto też pilnuje czasu. Ja z tym czasem to różnie. Ja nagrywam cykl Lean po polsku. Niektóre nagrania sięgają 25 minut, a moi eksperci byliby chętni rozmawiać godzinę. Podobno z Krzysztofem Dobrowolskim tak długo rozmawiałeś ostatnio. Jak to jest z board meetingiem? No myślę, że maksymalnie 15 minut. Musimy wiedzieć, po co przychodzimy i musimy wiedzieć, że to jest spotkanie, które ma ustaloną strukturę, a nie jest spotkaniem, na którym po prostu rozgadujemy się i każdy wrzuca swoje własne tematy. W praktyce jest bardzo trudno utrzymać dyscyplinę czasową. My wspominaliśmy wcześniej na kawie o tym, że spotkanie typu board meeting nie służy analizie problemów, ale głównie identyfikacji odchyłek i zaadresowaniu tych osób, które mają zająć się tematem. Tak, oczywiście, spotykamy się nie po to, żeby sobie porozmawiać, co tam słychać w poszczególnych działach, tylko żeby zweryfikować to, co się wydarzyło czarno na białym, czyli musimy zweryfikować nasze wskaźniki, tak? Powinniśmy ich mieć 4-5 głównych wskaźników, przejrzeć wyniki z poprzedniego dnia i zobaczyć, co poszło nie tak. Te wskaźniki to może być na przykład QCD. Może być QCD, tak? Jakość. Na pewno powinna być jakość, powinien być koszt. I wykonanie planu. I wykonanie planu. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie pracy, czyli tak zwanym BHP. Safety. Safety, tak. Musimy. Uważam, że warto każdego dnia zadać sobie pytanie, czy było bezpiecznie, czy nic się nie wydarzyło i czy dzisiaj też jest bezpiecznie. Rozumiem, że jesteś production managerem, a zatem rządzisz na takim board meetingu. Tak, no, taki board meeting musi mieć właściciela i musi być prowadzony twardą ręką. Trzeba ucinać dyskusje, trzeba ucinać wywody, a jeszcze bardziej trzeba pilnować, żeby nie przerodziły się w jakieś emocjonalne dyskusje albo udowadnianie sobie nawzajem, kto ma rację albo kto jest winien. No właśnie, obwinianie, dyskusje pełne emocji, to jest to, co pojawia się i może zdecydować o tym, że nasze spotkanie będzie nieudane. Natomiast ja chciałem zapytać się ciebie o jeszcze inną rzecz. Ty mówisz mi, że jesteś właścicielem, szefem tego board meetingu w swojej fabryce, natomiast ja jako prezes pojawiam się na linii. Pojawiasz się na moim spotkaniu, tak? No bardzo bym no tego co nie chciał. Co zrobisz? Powiedz mi to, powiem że ci, mnie bardzo nie chcesz widzieć. Tak, tak, ale nie powiem ci tego oczywiście przy wszystkich, tylko powiem ci to na boku, że na tym spotkaniu twoja rola zakłóca przebieg spotkania i zakłóca optykę pewną, tak? Bo wtedy wszyscy oczywiście patrzą na hierarchię firmie i będą odpowiadali w taki sposób, jak być może ty byś chciał usłyszeć, albo jak oni myślą, że ciebie to interesuje. Czy przestaną patrzeć na mnie, tylko patrzeć na siebie. Jesteśmy społeczeństwem bardzo hierarchicznym w Polsce, tak? I tak działamy. Nie może być dwóch szefów. Nie może być dwóch szefów na jednym spotkaniu. No ale ja się jednak pojawiam, to co? Taki board meeting jest nieudany. Bo wszystkie pawie rozwiną ogony. Tak, ale potraktujmy go jako lekcję, tak? Zróbmy jeden nieudany, później porozmawiajmy najpierw z szefem, dlaczego się nie udało i co przeszkadzało, tak? Że to właśnie on był tą przeszkodą, tak? I powiedzmy mu wprost, nie delikatnie, tylko wprost. Przeszkadzałeś nam dzisiaj na spotkaniu, nie przychodź. Przyjdę do ciebie 5 minut po spotkaniu, opowiem ci wszystko dokładnie o tych wskaźnikach QCD. To, co chcesz, będziesz wiedział. No dobrze, ja cały czas dążę do tego, żeby to nagranie się nie udało, to znaczy ten board meeting. Dlaczego Włosi i Hiszpanie wstają tak późno? Czy wszyscy są obecni? No właśnie. Godzina 9. No właśnie. Ja dopiero wstaję, budzę się. To jest jeden z podstawowych problemów, bo jeżeli chcemy zrobić efektywny board meeting, który trwa 15 minut, to nie możemy go rozpocząć 3-4 minuty po czasie, tak? Bo już nam uciekło trochę i tak zaczynamy, czasami zaczynamy temat, a jeszcze nie ma wszystkich zainteresowanych. Wracamy później do wcześniejszego punktu i jesteśmy w totalnej rozsypce. Tak nie może być. Chciałem ci przypomnieć, że mamy jeszcze minutę.
Och, do tych 5 minut, które są ideałem, natomiast wydaje mi się, że to ma być nieudany board meeting, a zatem mam troszkę czasu jeszcze. Słuchaj, fakty i dane, o tym wspominałeś, natomiast ja mam taką ciekawą propozycję, opowiem Ci o tym. Kiedyś dałem ciała, ale to ukryłem podczas board meetingu. Zdarza się? Na pewno się zdarza, no, ale jeżeli mówimy o faktach i danych, czyli mierzymy się, tak, mierzymy swoją pracę i wyniki i dostrzegamy jakąś różnicę, i no to razu wiemy, komu zadać pytanie. Jeżeli ktoś wpuszcza nas w maliny, mówi nieprawdę, ukrywa temat, no sprytny menadżer robi mu szybki 5Y, 30-sekundowy, zadając kilka pytań i wszystko mamy na wierzchu. No, ale jeżeli nawet nie wyjaśnimy tematu, to od razu wiemy, komu go zaadresować, nie? A no właśnie, dobrze, nieaktualne dane, słyszałem taką opowiastkę, zresztą zabawną, pojawił się człowiek, który serwował dane sprzed tygodnia. No, wrócił chyba po urlopie albo... Zdarza się, że ktoś weźmie nie tą kartkę albo rzeczywiście z drukarki nie to, co trzeba. Te wykresy są podobne, no, trzeba być czujnym, tak? Trzeba patrzeć. Ja robię tak, że dam się wypowiedzieć, a później... Się śmiejesz. Tak, i to jest też taki dobry moment, żeby wszyscy się uśmiechnęli, ta osoba nie czuje się obrażona, ale wtedy wszyscy wiemy, że następnym razem przychodzimy przygotowani. A co się stanie, jeżeli skupimy się na problemie braku sznurka do snopowiązałki? Stracimy czas. To znaczy, jeżeli zaczniemy analizować, drążyć, tak, i zrobimy... To co z tym sznurkiem? Kto go nie kupił, stop. Krzysiek? To miał przecież nie, stop. Wiemy, czyj to jest obszar, wiemy, kto jest... Ale snopowiązałka stoi. Oczywiście, a kto jest jej właścicielem? No, a snopki? A snopki będą, no ale jak to? My wszyscy jesteśmy. Nie wszyscy, nie, absolutnie nie wszyscy. Ale jeżeli wszyscy są właścicielami, to nikt nie jest właścicielem. My musimy wiedzieć dokładnie, kto jest właścicielem i powiedzieć, chłopie, twój temat, sznurek, snopowiązałka, stop, teraz nie dyskutujemy, chcę wiedzieć jutro rano, co z tym robisz. A zatem docieramy do bardzo ważnego punktu naszego spotkania, kiedy spisujemy konkluzję, a następnie przydzielamy zadania. I tutaj wyciągamy taki segregator. Segregator, albo możemy mieć jakąś tablicę podręczną, suchościeralną, gdzie zapiszemy te wszystkie punkty, które ustaliliśmy. Musimy wiedzieć na pewno, że zapisujemy te, które są rzeczywiście odchyłkami od naszych wskaźników. Tam, gdzie zidentyfikowaliśmy różnicę od celów, tam musimy przydzielić komuś zadanie. Albo wyjaśnienie tego, albo analizę, albo wprost już akcję, bo czasami to jest tak, że to jest prosta akcja, pstryk i robimy i jest gotowe. Mnie zależy na tym, żeby board meeting się nie udał, a zatem jutro nie wrócę do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. A ty wrócisz. Ja wrócę na spotkanie swoje, poranne, jutro... I rozliczysz z tych wszystkich zadań, które zostały przydzielone dziś. Te, które dzisiaj zapisałem na tablicy, tak jest. I będziemy pytać, kto co zrobił? Tak. Z wczorajszym problemem. Po pierwsze zobaczymy, czy to wpłynęło już na zmianę wskaźnika dziennego, na przykład w jakości albo w wykonaniu planu, tak, a później zapytamy się, czy to zostało wykonane, czy nie. No dobrze, ja chciałem podziękować. To nasze nagranie trwa 7,5 minuty, a zatem jesteśmy bliscy ideału, a jednocześnie nie przekroczyliśmy 15 minut. Myślę, że dobrze nam poszło. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zajrzeli na nasze profile na LinkedIn. Ty masz własną stronę. Link jest dla ludzi. Po prostu. Jak wpiszemy to w wyszukiwarce, to dotrzemy do mnie. Myślę, że to jest fajna puenta. Zachęcam do wysłuchania innych tematów. Dziękuję. Sławomir Szczepaniec i Krzysztof Dobrowolski z Centrum Wrocławia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Lin po polsku.